Przy ulicy Ruskiej powstał bunkier. Nie bez przyczyny, bo właśnie tutaj w galerii Art Brut 17 marca odbędzie się wernisaż wystawy Michała Czecha dotyczący właśnie militariów. To młody artysta, który po raz pierwszy wystawia swoje prace, a prace są tworzone z nietypowego materiału, bo z plasteliny. Bunkier z betonu został zbudowany w środku galerii na potrzeby wystawy, która inspirowana jest m.in. militariami. I temat wystawy i sam materiał, z którego tworzy Michał Czech, jest nieoczywisty. Znajdujemy się na wystawie Dead Military Expo 2024 w galerii Art Brut przy ulicy Ruskiej 46. Jest to indywidualna wystawa Michała Czecha, młodego artysty, który od niedawna współpracuje z galerią Art Brut. Michał zajmuje się dosyć specyficzną rzeźbą, bo rzeźbą z plasteliny. I na pierwszy rzut oka i ucha można byłoby pomyśleć, że rzeźbi w materiale w ogóle nieinteresującym. Materiale, który zwykle jest używany do produkcji modeli, jest traktowany jako materiał drugorzędny, pomocniczy, a Michał tą plastelinę potraktował jako materiał końcowy, budulcowy i tworzy z niej bardzo skomplikowane rzeźby. Galerię Art Brut i Pracownię Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej we Wrocławiu prowadzi Stowarzyszenie Świat Nadziei, które wystawy organizuje 4 razy w roku. Stowarzyszenie Świat Nadziei to jest grupa aktywistów, bo chyba tak to należy nazwać, czyli ludzi, którzy postanowili upomnieć się o prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Ale trochę inaczej niż to się robi normalnie, bo normalnie to jest trochę tak, że trzeba zapewnić tak zwany socjal, który oczywiście jest ważny, wesprzeć, pomóc w takiej organizacji życia codziennego. Tutaj powstała pracownia i galeria Art Brut, tutaj, czyli na Ruskiej we Wrocławiu, galerii Neonów, gdzie takie osoby przychodzą i stają się pełnoprawnymi artystami. Ze wsparciem artystów profesjonalnych po ASP, rzeźbiarzy, malarzy, grafików, artystów multimedialnych. Osoby z niepełnosprawnościami są tu pełnoprawnymi artystami. W swojej twórczości mówią o pasjach, życiu, a przede wszystkim o swojej podmiotowości artysty. Jestem tu w zasadzie od początku. Jestem tu oprócz tego, że jestem artystką, to jestem asystentką, która pomaga galerii. W 2011 miałam wystawę indywidualną na wiosnę i bardzo mi się podobało. Wystawiałam obrazki na szkle, kwiatów oczywiście, bo strasznie lubię kwiaty. Prace Michała Czecha, który po raz pierwszy ma indywidualną wystawę, powstawały przez rok. Ja ma to ponad 2 dni go budowałem. A później Gustaw, czyli dzieło III Rzeszy. Ponad 5 dni go budowałem. No, tutaj są też postacie, wszystkie, ale to już jest z innej części, ale to jest horror, z horroru w postacie. Wystawa prac Michała Czecha Dead Military Expo 2024 potrwa do 26 kwietnia. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Monika Suder, Echo 24.